Witam Was serdecznie na moim warsztacie. Dzisiaj mam dwa takie fajne dławiki. Nie uciekajcie jeszcze. Wiem, przewinęło się trochę tego przez kanał, ale to są dwa największe i najcięższe, jakie dzisiaj tutaj są, jakie udało mi się znaleźć. Jeszcze takich tutaj nie było. Ja takich jeszcze nie widziałem i nie rozbierałem. Pewnie rozbieranie nie odbiegnie od tamtych, będzie to samo, ale ich waga naprawdę jest bardzo fajna. Zaraz wyciągniemy wagę, zważymy. Ja stawiam gdzieś między 3,5 do 4 kg. A więc jeżeli dadzą tak jak te poprzednie, to może być naprawdę bardzo, bardzo fajny wynik. Waga ustawiona i sprawdzamy faktyczną wagę. Ja wcześniej nie ważyłem. 4468, a więc pomyliłem się. 8898 gramów. Po złotówce, tak jakbyśmy chcieli je sprzedać w takim stanie na złom, 8,90 równe. No i co? Waga znika, bierzemy się za rozbiórkę jednego i sprawdzimy, ile można z takiego towaru wyciągnąć. Dławik zamontowany i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tu jest gruba blacha już. Ale idzie. Już mamy złomik. Teraz zobaczymy, czy tak w tamtych pójdzie młotkowanie, czy tutaj blacha odeszła. A więc wydaje mi się, że tak. Tylko pewnie skubaniec jest dużo, dużo cięższy. Tu nawet nie trzeba za bardzo młotkować. Zobaczcie, blachy wychodzą same. Ale super. Wezmę sobie inny śrubokręt. No powiem Wam, że rewelacja, chyba najprostszy dławik, jaki robię. Tu wziąłem trochę za dużo, coś mi się sklinowało, ale zobaczcie. Kolejne, to już chyba wyjdzie całość i wyszła całość. A więc mamy stal już na wierzchu. Co teraz, wystarczy trochę ponaparzać tutaj, aby nam to wszystko wyszło. No, jestem ciekawy, ile tutaj będzie tej miedzi. Ale rozkłada się bardzo, bardzo fajnie. Szukałem jakiegoś rozwiązania na to, żeby to utrzymać w ręku, ale no nie da się, za duże to jest. A więc wkręciłem to wimadło. Blachy wychodzą, ale przy okazji trochę to zjeżdża, ale już chyba teraz będzie lepiej. Dobra.
Jeżeli nam tak wyszło, to już nam wyjdzie całkowicie. No i zobaczcie. To nam wypadło. To nam też wypadło. No, sporo. Sporo złomu. To wystarczy. Delikatnie poobijać. I chwila czasu. A mamy ładny kawał miedzi. No i dobra, tak wystarczy. Ja się biorę za drugi. I niebawem widzimy się przy podsumowaniu. Mamy już w sumie wszystko przygotowane. Ja sobie sprawdzam na metele oceny. Nasz złom. Miedziucha. Trochę waży, ale nie powiem wam ile. Miedź mix na tej chwili, na tą chwilę 31,30. Wyciągam wagę i sprawdzamy ile w te kilka chwil, bo sami widzieliście, bardzo szybko to szło, bardzo fajna rozbióreczka. Ja ogólnie uwielbiam dławiki, te były największe na tą chwilę, jakie znalazłem, jakie udało mi się znaleźć. Nie przyciągam, ważymy. Waga włączona, złotóweczka, cała stal leci w reklamówce, będzie przekłamanie kilka gram. Jest tego trochę. A więc jest 7567 gramów, co nam daje 7 zł 57 groszy. Dodajemy. Ucieka to na bok. 640 gram. Druga kosteczka 1274 po 31,30, co nam daje 39 zł 88 groszy po dodaniu 47,45. Wydaje mi się, że wynik mega. Jak zwykle moja waga szaleje. Muszę ją rozkręcić, zamówić akumulator albo go całkowicie wywalić, bo
Naprawdę już mnie irytuje. Was pewnie też. Pozdrawiam was serdecznie i do następnego. Na razie. Cześć.